Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play na luźno. Ponownie w Super Meat Boyu, ponownie w chapterze numer 4, czyli piekło. Tak, piekielnie będziemy dzisiaj dalej przechodzić. Tym razem postaram się ten odcinek zrobić tak około 30-minutowy, bo ostatnio właśnie jak robiłam ten poprzedni odcinek, to chciałam bardzo dojść przynajmniej do połowy poziomów i on się mi strasznie rozciągnął, no ale cóż. W sumie nie mam czym za bardzo pochwalić już, bo a przynajmniej jeszcze, bo ostatnio próbuję właśnie przejść Fabrykę Soli bez śmierci, ale na razie jeszcze bezskutecznie. Udaje mi się dojść do połowy poziomów, potem gdzieś głupio ginę, więc jeszcze trochę to pewnie potrwa. Dobra, poziom 10, który już widzieliśmy, zdaje się. Mniej więcej wiem, jak to powinno działać. Okej. Teraz... Tak. I to jest mega trudne. Ja może stąd nie będę wychodzić, co? Niech te kulki sobie tam skaczą. O! To było wredne. Dobra, to przynajmniej jest w miarę proste. Jeśli się gdzieś głupio nie zabije, to... No, a znowu ten sam błąd. Jak ta kulka wyskakuje, to muszę się ewakuować gdzieś indziej. Dobra. Powiem wam jedno, to jest jedna wielka masakra. Ale tylko w moim wykonaniu tak jest niestety i to boli bardziej. Mam wrażenie, że wszystkim innym idzie lepiej. Tylko mnie najgorzej. Dobra. Jak te kulki przejdziemy, to już będzie z górki, prawda? Już będzie z górki, prawda? O! Nie, ona musi wpadać do lawy jednak. Nie do lawy! O, Meat Boy! Zdaje się, ten poprzedni odcinek, poprzedni poziom był taki w miarę prosty. Już widziałam tam bandaż Garu. Dobra. Tylko spokój może nas uratować. Myślę, że to jest najtrudniejszy kawałek. Jeszcze. Wow. Nie, no kurczę, one za szybko wyskakują. Nie zdążę się przygotować psychicznie. No. Teraz musi ci się udać. Musi ci się udać. Jeszcze. Jeszcze. Ło, dobra. I co ja mam tu niby zrobić? Aha, wskoczyć do... Nie wiem, co to było. Do tej dziury w każdym razie mam wskoczyć, no. Już było tak dobrze. Już bym to przeszła. Ale co tam, spoko. Mamy radę.
Tak. W sumie nie takie rzeczy się przechodziło, no. Damy radę, byleby nie zwariować, nie dać się zwariować. Okej, okay, dobra. Jest! Oh! Okej. Okay. Ile meatballów, yeah! Muszę sobie patrzeć troszeczkę. To jest taka moja nagroda. Nie mam picia! Herbatka mi się skończyła. To pewnie to nagranie będzie słabe. Z herbatki. Dobra. Okej. Okay. To będzie ciekawe. Jak ja mam to niby zrobić? Ach, już wiem chyba. Dobra. Ale to jest ciekawe. Nie, nie wiesz na sam dół. Chcę w tą dziurę trafić. Ale w sumie nie wiem, czy powinnam. Bo ona mnie cofnie pewnie tu, na górę, do tego drugiego pomieszczenia. Ale... ja nie wiem, dolecę tam? W sumie powinnam spróbować najpierw. O! Dobra, długi skok, ale chyba się da radę. Się da radę. Mówię bardzo po polskiemu. Wiem. Kurczę, nie wiem, czy da radę. Zahaczam o sufit, to tak nie bardzo. Nie wydaje mi się, żeby się dało. Wow. Dobra, spróbuję wskoczyć w tą dziurę. Tam. Kurczę, nie mogę celować. Fuck! Co ja zrobiłam? Już mi się udało. Okej, okay, dobra. I teraz jak wpadnę w to, to muszę lecieć tu po klucz. I teraz wrócić! I jak ja mam to do cholery zrobić? Nie! Wiedziała. Jak ja nie umiem trafiać w te dziury. Dobra. No kurczę, skok mi się nie włączył. No. To niestety, znaczy, wydaje się proste i jest proste pewnie. Tylko no niestety w moich rękach... Okej! Okay. Nie zmaść tego! Jest! Ale przeminęłam ten napis, że ukończony poziom. No ale nieważne. Ważne, że się udało, Boże. Masakra z tym poziomem. Okej. Okay. O nie, to mi się nie podoba. Lasery pewnie będą na mnie nastawione, wiedziałam. O nie, dobra. Nie, tak się nie da. Zabicie mnie. Tam jest po drugiej stronie klucz, trzeba potem z powrotem wrócić. Świetnie. Może tam powinnam na dół. Ła! Kurczę! Aha, bo tu mnie już nie sięga ten drugi, to mogę tam w sumie odpocząć. Wow! Tylko jak to teraz zrobić? Muszę ominąć ten laser. Okej. Okay. Poczekajcie. Okej. Okay. Nie! Po prostu dolałem. Nie jest to... trudne. Ale to mi przypomina
Te nieszczęsne działka. Dobra, udało się. Te nieszczęsne działka z właśnie fabryki soli. Ciągle sięgam po herbatę, myśląc, że tam w kubku coś jest, ale już nie ma. Dobra. Zapadająca się podłoga. Jeden klucz, drugi klucz. I jakieś kolce na ścianach. Tak. Chyba se jaja robicie. To był klucz. No, nie wiem, co ja chciałam zrobić. Dobra. Niech ten klucz se spadnie. Krótki skok. Mam nadzieję, że tam zdołam doskoczyć. Jest! Jest! Udało się! Oh my gosh. Dobra, muszę przyznać, że całkiem nieźle idzie. Co pewnie zaraz się zmieni, przechodząc do następnego poziomu. Aha. Tam widzę warp zone chyba, tam na samej górze. Jak ja mam to zrobić? Aha. W ten sposób, dobra. Teraz już się tak nie uda. O kurczę. A nie wiem, muszę tam przeczekać. A ciekawie to. O nie! Tam jest jeszcze drugi. Trzeba znaleźć sposób na ten poziom. Nie, chciałam, Boże. No, a! Dobra, tam jest ten drugi laser. Okej. Oh my gosh. Dobra, tak jakby tam trzeba było się zatrzymać, kurczę. Co tu zrobić? Nie ten laser wyczai, chyba że... No, nie, jak tylko się podniosę, to muszę się tam zahaczyć. Tak jak tutaj, kurczę, tylko nie wychodzi. Muszę wskoczyć tam wysoko. A jak bym to zrobił? Jak mam to zrobić? Jak mam to zrobić? O kurczę. Niedobry laser.
tam już tak ładnie omijam. Dlaczego ten tamten nie może być taki jak ten? Taki dobry. Nie mogę się podnieść. To jest niemoralne. No nie wiem, jak ja mam to przejść niby. Pewnie znacie teraz jakiś super sposób. Wpadł wam do głowy, a ja się tu męczę. Może spróbujemy jakoś... Nie. No to jest najtrudniejszy kawałek teraz jak na razie. I znowu, w którym spędzę 20 minut pewnie. Mam się znudzić do tego czasu. No, jakkolwiek się podniosę, to mi ten laser tam dosięgnie. Dobra, chciałam za szybko. To jest prosty poziom. No. Przynajmniej... On będzie prosty, gdy wymyślę sposób na ten laser. Okej, dobra. Jest! Oh my gosh, dobra, wiem, że spędziłam pewnie przy nim dużo czasu, ale myśliłam. Tylko, że to jest kłopotliwe. Z tymi laserami. A w każdym poziomie, w każdym chapterze musi coś być. W jednym były działka, w innym... Czekaj, w tym wcześniejszym hospital co było? Nie pamiętam. No coś takiego wrednego trochę. Co to? Boję się. What the hell? Być. O Jezus Maria. Nie podoba mi się to. Ja! Ale mamy zbliżenie na to coś. Ale są jakieś dziwne paszcze. Fuj. Nie podoba mi się to ani trochę. No tak, połączenie paszczy z laserami i co jeszcze? Tam jest bandaż. Widzę go za tą kratką. Okej. Aha, to mnie też dosięga z tamtej strony. Jest! I jeszcze A+, wow! Pierwszy poziom, w którym udało mi się A+ w ogóle zdobyć. Lol. Ale te pasze są straszne. Nie podoba mi się to. Ej! O, poczekajcie, muszę się podrapać po nosie. Dobra. Widzę, że te kulki teraz są bardziej nieprzyjazne. O my gosh. Okej. Aha, tam się muszę to zdobyć. O, wiedziałam. Dobra, tu mnie nie dosięgają, ale tam nie jest przyjemnie. Kurczę.
Zapomniałam Scott włączyć. Dobra, 20 minut odcinka. To zaraz będziemy kończyć. Mam nadzieję, że mi się uda to przejść, ale... Ale to jest trudne. Kurczę. Tam już jest bandaż, girl. Przynajmniej te ostrza nie są takie wredne jak tam. No. Jak tam wcześniej, w tym wcześniejszych poziomach. O, no come on! Im dłużej czekam, tym jest gorzej z zaczęciem. O, teraz zwaliłam. Okej. No dalej, dalej. Nie damy się, Meat Boy, pamiętaj o tym. O, jak to się stało w ogóle? No, teraz będę się zabijać na tych elementach. Okej. Kurczę. Chciałabym ten poziom przejść jednak przed pół godziny. Co się stało właściwie? Może dziura była zamknięta? Jezu! Razem z tą kulką spadłam. Musiała tam się odbić, może na prawo. Ale nie wpadać do dziury! Nie wiem, co tu się stało. Jakiś dziwny mek zrobiłam. Kurczę! Jak ja mam to zrobić? No i zamknęła mi się dziura przed nosem. A, nie mam pojęcia, jak ja mam to zrobić. A, tu zlatuje. O, dobra. Okej, prawie się udało, prawie. Dobra, jeszcze trochę czasu mam na próby.
Jak tego nie przejdę, to najwyżej przerwiemy. Już byłam blisko. Nie! Jeden skok, widzieliście to? Jakie to było wredne. Okay. Jest! 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 Pokonałam cię! Ha! Fuck yeah! Dobra. W sumie jeszcze do pół godziny 4 minuty. A może zobaczymy następny poziom? What the hell? Są paszcze. Nie! Kurczę. Poczekajcie. Nie wiem, który to jest poziom. To jest ten problem, że nigdy nie patrzę. Który to jest poziom? Okej. Okay. Myślałam, że już nie będzie mnie gonić. Wredne paszcze. Jest tam gdzieś bandaż, girl? Oh, come on! Chciałam się tam zatrzymywać. Chciałam zjechać po ścianie. Okej. Okay. O! Wredne! Paskudy! No, wystarczy je omijać. Tak, dobrze powiedziane, omijać. Zawsze robię ten sam błąd. Nie wiem, jak je tam na dole ominąć. Będę skakać pewnie na tą drugą ściankę. Tak! Dlaczego to jest takie upierdliwe? Chciałam jej jakoś sprytniej pominąć. O. Nie, ześlizgnęłam się, to było nie fair. Jak nie paszczę, to tak. Na pół godziny odcinka. Nie wiem, czy mi się uda to przejść. Wydaje mi się, że to może być ostatni poziom, ale nie jestem pewna, bo mi to idzie słabo. Więc pewnie nie jest, ale jeszcze chwilkę popróbujemy i przerwiemy najwyżej. Wow! W sumie ja bym mogła się ześlizgnąć po tej ścianie, jak już tam jestem. A jak zaatakuję drugi raz, to tak, to się odbić. Może trzeba było nie skakać tam, żeby.
A nie, jednak. Dobra. No ja tak rozpryskuję się na wszystkie możliwe strony. Ale widzę, że tam są ostrza. Więc to nie będzie taki prosty poziom. Nie wiem, jak je tam ominąć, kurde. O Boże! Tak, teraz to już w ogóle mnie zjadł. Muszę od razu skakać. Dobra, zaraz kończymy tę odcinek. Spoko. Było dobrze, tylko do lawy wpadłam. Tam widzę, że są ostrze jakieś nieprzyjemne. O kurczę! Tam trzeba wcześniej trochę skoczyć właśnie chyba. O, wcześniej. Nienawidzę tych paszcz. To jest kolejna znienawidzona rzecz w Super Meat. Kładko, mogłabyś się poruszać szybciej. No! Dlaczego to jest takie wredne? Wcześniej mi się udawało. Tak, dziękuję. Potworze z czarnej dziury. Oh my gosh. Oho, dlaczego? Ciągle tkwię w tej jednej części. Kurczę, nie wiem co jest dalej. Oh my god. Oh my gosh. Nie lubię cię, potworze z czarnej otchłani. Dzięki. Widzę, że też mnie lubisz. Znaczy, że też mnie nie lubisz. O, fuck yeah. Nie lubię, nienawidzę i po prostu przeklinam ten poziom. Kurczaczki pieczone. Może to dlatego, że jestem głodna i nie wychodzi. Tak, chciałabym, nie? O!
Udało się! Jeszcze za plus! Ja nie wierzę! Ja nie wierzę! Oh my god! Dobra, zaraz kończymy odcinek, nie martwcie się. Popatrzymy tylko jeszcze na Midboim. Nie wiem, jaki jest tam następny poziom. Czy jest w ogóle? Jest, to jest 19, dobra. To już powrót do mapy, bo już ten odcinek trwa długo. Aha, no tak, bo wystarczy 17... Przepraszam, 17 poziomów do bossa. Ale my jeszcze przejdziemy te dwa poziomy przed bossem. I potem samego bossa. Nie, ogólnie powiem wam, że w tej drugiej części te poziomy... nie wydają mi się aż tak trudne, jak te w pierwszej części. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że poszło mi znacznie sprawniej niż w tej pierwszej części. Mam nadzieję, że rozumiecie. I nie wiem, czy to widzicie to samo, czy tylko jest moje wrażenie. No, miałam problemy oczywiście z tymi poziomami i musiałam próbować, no bo tak naprawdę trzeba wykombinować sposób na przejście tego. Ale wydaje mi się, że poszło mi znacznie lepiej. No, teraz zostały mi tylko dwa poziomy boss, także myślę, że w następnym odcinku z Let's Play na luźno, za niedługo to będzie normalna seria Super Meat Boya. Jezu. W każdym razie w następnym odcinku spróbuję właśnie pokonać bossa. No i może do następnego odcinka przejdę Salt Factory na bezśmierci. Fajnie by było. Będę się starać w każdym razie. Dobra, moje robaczki. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Powiedzcie, czy lubicie paszcze. Tak. Bo ja ich zdecydowanie nie lubię. Tak. Ale w sumie... Znaczy, fajny przeciwnik, ale wredny. Dobra, koniec. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!